Troszkę bardzo wykształcony. Można powiedzieć, że złego chłopaka, który nie za wiele sobą prezentuje. Już tak on nie wie, czy ksiądz, czy nie ksiądz, to on tak o sobie, że chłopaka, który niewiele reprezentuje. Każdy człowiek jest wielkim darem Bożym. Nie można tak mówić. Wystarczy być lojalnym? Posłusznym? To chyba też za duże oczekiwania. Wystarczy nie zadawać tego. Wystarczy nie szukać. Naprawdę to wystarczy. Radzę kończyć. Myślę, że scenariusz jest bardzo często podobny. No, wysyłają cię na parafię. Jakiś tam czas trochę. On po prostu niezadowolony, cierpiętny, sługa, wysłali go na parafię. Sam nie wiedział po co. Chciał się dorobić, się nie dorobił. No to jak nie ma powołania, to po co? I dobrze ci sobie. Możesz mieć wszystko. I bardzo często jest tak, że masz. Wszystko. Ja wiem, że pieniądze są nośnym tematem, natomiast w tamtym środowisku to też jest tak, że no, licytacja to jest nie tylko gruby portfel. Licytacja to jest gospodarka. Licytacja to są kwoty, to są wyjazdy. Dobra gospodyni, masz na myśli, no, co by dobrze zjeść, czy dobrze zjeść, to można wszędzie, dzisiaj nie potrzebne do gospodyni. Chcesz powiedzieć, no, co nie bardzo pizza. Tylko to są ciężkie tematy, jak na takie spotkanie, gdzie trzeba się zebrać w obstaniach, ale... Czasem myślałem, po co ten celibat cały jest, tak naprawdę. Czy ja muszę powiedzieć, że tutaj też święty nigdy nie był. No to ale przyszedł moment, kiedy ja potrzebowałem pogadać z księdzem. Ale nie na drugim końcu Polski czy świata, tylko w jakiejś takiej perspektywie, to taki, który znam, który mógłby być jakimś autorytetem. Wiesz co? Tak się oddalałem, 5, 10, 15, 20 km, ja nie mogłem znaleźć tego. Tak, no pojadę się po prostu. Poczuł się dziwne, no bo ja mu nie chciałem powiedzieć o tym, że ja jestem dobry, że jestem łagodny i tak dalej. Tylko o tym chciałem powiedzieć, o co wtedy tak naprawdę ty się pytasz. Jak to jest z tym bandem, jak to jest z tym mną, które ja mam doświadczenia takie i takie. No, żeby on mnie przekonał, żebym poczuł, że on mówi prawdę, że celibat ma sens. Że celibat ma sens na przykład, że jest jakaś norma, która porządkuje jego księdza życie. No to nie znalazłem takiej prywatki w swojej głowie, na której by nie było gospodyni, która mieszka tam normalnie jak żona. No to mówię, po co ja tak mówię? Myślę, że wracamy do początku. Kościół jako instytucja, czyli ta delegacja w dużej mierze złożona kopuła z księży. To jest jedna część, która kompletnie fiksowała moich uczuć. Kompletnie. To nie jest ocena negatywna czy pozytywna, tylko to jest dramat. To jest koszmar, bo Bóg tego nie wymyślił. W tym nie ma Boga. Mówię to autentycznie, szczerze. Domyślam się, że w co wierzę, chwilę po śmierci, ja będę miał okazję Bogu powiedzieć dokładnie waszą stacjonową może się tobie. Tam nie było Boga. Nie da się być w porządku samemu z sobą, patrząc na dochodzimy do 4 czerwca 92. Wspomniałeś o tym celibacie. Okazało się, że mówisz, że ciężko znaleźć sprawowanie, na której nie byłoby gospodyni. Bardzo wysokie. Zostało zupełnie zdecydowane. To znaczy, obu synowie, którzy bardzo wysoko stawiają kwestie etyczne i moralne, uznało, że zaszedł stacji specjalnie nie mało. Może to nie przypadek, że zgasło światło. W jaki sposób w takim razie księża tłumaczą sobie to, że nie przestrzegają celibatu? Oni są przekonani, że tak jest dobrze, że tak powinno być.
że nie ma w tym nienormalnego, rozmawiając o celibacie, że nic nienormalnego. Jest człowiek, jest mężczyzna, jest kobieta, jakoś tam się odnaleźli w życiu, są razem, żyją razem. Tu się pojawia problem, no bo sobie są w stanie to między sobą, dla siebie, do własnego użytku, tam się tego nie tłumaczy, to jest oczywiste. To jest do tego stopnia oczywiste, że dziwne by było inaczej. Jakby też nie chcę być, broń Boże, żadną wyrocznią, ani żadną instancją, która w tej chwili wydaje jakikolwiek osąd czy wyrok, bo to też nie jest norma. No, uczciwie trzeba powiedzieć, że jest różnie. Natomiast bardzo ciężko jest spotkać kogoś, kto by rzeczywiście w 100%, w połowie, w 50% zachowywał normy, co do których no, sam podjął decyzję, że tak będzie w jego życiu. I oczekuje tego od wszystkich. Na Bogiem i konfesjonale potrafi nie rozgrzeszyć po drobiazg. Zdarzały mi się takie sytuacje, oczywiście nie rozmawiam o tym, ale zdarzały się takie sytuacje, gdzie to dramat, bo on dostał rozgrzeszenia. Spytałem dlaczego. Jak mi powiedział dlaczego, powiem szczerze, że miałem chęć na panią poprosić, żeby chwilę wyczekała i znaleźć tego gościa, który jej tą krzywdę zrobił. To była Włocha. A dla niej to był koniec świata, bo ona nie mogła iść do komuś. I babki wszystkie, i kumpel, i wydają tam. Ja doświadczyłem takich sytuacji, które tam ostatecznie gdzieś we mnie spowodowały, że powiem teraz szczerze, ja się przepraszam. W tym momencie, kiedy panowie zapadła decyzja, że no, ja do nich nie pasuję, w ogóle wszystko i tak dalej. Ja powiem szczerze, że spadł kamień z serca. Ja poczułem autentyczny powrót do Boga. Pomyślałem sobie, wreszcie nie podpisuję się pod czymś, co budzi moją odrazę. Nie podpisuję się pod czymś, o czym nie będę wiedział, co mam kiedyś temu mojemu Bogu powiedzieć. Nie spadł na mnie serce. I ulżyło tak, nigdy do tej pory nie ulżyło. Nie dlatego, że oczywiście szkoda, że ludzie było i no bo co dalej. Ale tak mi ulżyło, jak nigdy mnie jeszcze tak nie ulżyło. Nie spodziewał się, że będę kiedyś ulżył. A dlaczego przede wszystkim, co jest największym grzechem Kościoła w Twoim przekonaniu? Wyrywanie z grzechem ducha. To znaczy, że one były początkiem sytuacji, nie ma miejsca dla kogoś o ruchu Solidarności, który jest zapotrzebowany. Przecież ci ludzie bez... Kiedy zażartowałem z kary skali oporu, paru naszych księży i ja, powiedziałem, że dzisiaj Jezus Chrystus był na parami. Kary. Tego rodzaju zachowania są niewidziane w każdym razie. Przestajesz stawiać pozory, że ci wszystko pasuje, to jesteś podejrzany. Jak się jednak wówczas chodziło o radykałów z Solidarności, były już takie Federacje Młodzieży Walczące i teraz, że my musimy się, jeżeli się nie dogadamy, to wasz beton i nasz beton nas jedna druga taka próba, potem trochę presji. Ten dwa to ładnie funkcjonują, bo możesz z jednej parafii współpracować. I właśnie współpraca z łaską jest najważniejsza w naszym życiu. Wpierw i przede wszystkim musimy przygotować serce na przyjęcie i rozwój wiary. Już samo pragnienie wiary jest wiarą, ale od tego początku do pełni wiary jest
cała droga, którą trzeba przebyć. Nigdy nie pasowałem. Zasadniczo polega ona na doświadczeniu łaski w swoim życiu, jej rozeznaniu i przez to wzmocnianiu istniejącej wiary, co prowadzi do nowego doświadczenia i dalszego wzmacniania wiary. W tym dynamizmie niezmiernie istotna jest zdolność dostrzeżenia, że wszystko, co ma, jest darem. Kiedy to zauważymy, stajemy się pokorni. Jednocześnie może rozpocząć się proces wzrostu wiary. Przeciwieństwem jest postawa pretensji. Należy mi się. To wszystko moja zasługa. Jeżeli mi się należy, czy to moja zasługa, to nie ma miejsca na doświadczenie łaski. Kiedy czegoś nie otrzymujemy, pojawia się w nas pretensja, a nawet poczucie krzywdy. Postawą wiary jest świadomość, że nic nam się nie należy, że wszystko jest darem niezasłużonym. Kardynał Ratzinger mówił, że roztropnie tajemnicy stworzenia. Rozpoznanie tajemnicy stworzenia jest podstawą chrześcijańskiej wiary. Jesteśmy Bożym stworzeniem, hojnie obdarowanym, które chce jeszcze bardziej obdarować. Kościół zwraca także uwagę na kolejny ważny aspekt, czyli na rolę wspólnoty w osobowym akcie wiary. Wiara nie jest aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego powinien ją przekazywać innym. Wiara jest zawsze aktem eklezjalnym. Wierzymy w Kościele. Wiara Kościoła poprzedza i karmi naszą wiarę. Kościół jest matką wszystkich wierzących. Święty Cyprian powiedział: nie może mieć Boga za ojca, kto nie ma Kościoła za matkę. Wierzymy w to, co jest objawione w Bożym Słowie, spisanym i przekazywanym, a co Kościół, a szczególnie Urząd Nauczycielski Kościoła, podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. Trzeba powiedzieć, że wiara jest rzeczywistością żywą. Ciągle jesteśmy wezwani przez Boga i uzdalniani, aby wiara wzrastała. Dojrzewanie w życiu wewnętrznym to jest wzrost wiary, który jest łaską i zadaniem wypełnianym dzień po dniu. Wiara wzrasta, gdy się modlimy. Modlę się, ponieważ wierzę. Wierzę, ponieważ się modlę. Wiara wzrasta przez kontakt z Bożym Słowem. Wierzę, więc czytam Boże Słowo. Rozważam Boże Słowo, przez co bardziej wierzę. To samo dotyczy spowiedzi Komunii Świętej. Wierzę, więc się spowiadam, a oczyszczając się w krwi Chrystusa z grzechów coraz bardziej wierzę. To odnosi się do Komunii Świętej i do każdego czynu. Warto zwrócić uwagę na to, że wiara jest, jeśli jest coraz głębsza, wyraża się w trosce o wiarę innych. Wierzę, dlatego chcę, by inni wierzyli. Ojciec Święty Jan Paweł II pisze w encyklice Redemptoris et Missio: wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Mam to szczęście, że być może jest tak, że ktoś
twierdzi, nie wierzę. Jednak gdzieś na dnie duszy ma jakieś ziarenka wiary. Ktoś może uwierzyć dopiero pod koniec życia. Są ludzie, którzy odzyskują i pogłębiają wiarę w trudnych sytuacjach, cierpieniu, opuszczeniu. Największym grzechem przeciwko wierze jest niewiara, świadome, dobrowolne odrzucenie Boga, Jego istnienia, czy tego, że Bóg objawia prawdę, że do Boga wrócimy i że Pan Bóg nas osądza. Wierze grozi m.in. subiektywizm. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, ale nie praktykuje, jest niekonsekwentny. Ponieważ wiara bez uczynków jest martwa, jak pisze święty jako apostoł. A często jest tak, że ludzie mówią, wierzę w tę prawdę, w tamte nie wierzę. To przyjmuje, co Kościół głosi, a tamtego nie przyjmuje. Ja mam swoją wiarę. W tym może się zawierać niewiedza, ale może się też wyrażać pycha człowieka. Jeśli wierzę w Boga i Bogu, to znaczy, że wiem, iż Pan Bóg nie może się omylić i okłamać. Jeśli jest napisane, że Chrystus Syn Boży tak powiedział, nie mogę powiedzieć, że Chrystus miał rację, albo że się pomylił, bo byłoby to zaprzeczenie samej istocie Boga. Nie przykręcić śrubkę, tylko wziąć do ręki śrubkę. Chociaż wybrani w niebie widzą twarz w twarz Boga i są zupełnie szczęśliwi. Absolutnie. Jednak ich poznanie Boga jest trudne. Dał mi to Bóg poznać. To głębsze poznanie zapoczątkowuje się tu na ziemi wiarą łaski, ale i w dużej mierze zależy od naszej wierności tej łasce. Czytamy te słowa w dzienniku siostry Faustyny w punkcie 771. Podsumowując, moja wierność łasce to mój wolny wybór, który dokonuje się dzięki łasce i w przestrzeni łaski, a więc jest to całkowicie mój własny wybór. Ale zarazem w ostatecznym wymiarze jest on dziełem Bożym. Moja zaś niewierność łasce jest to mój wolny wybór, który się dokonuje wbrew łasce, więc również w ostatecznym wymiarze jest on tylko moim własnym wyborem. Z darem łaski jest podobnie jak z darem istnienia. Pan Bóg obdarzył mnie istnieniem nie tylko w tym sensie, że kiedyś mnie do istnienia powołał. On mnie nieustannie podtrzymuje w istnieniu. Całe moje życie dokonuje się w obrębie Bożego daru istnienia. Ja jestem rzeczywiście wolny, ale moja wolność dokonuje się wewnątrz daru istnienia. Czyny przeze mnie spełniane są moimi czynami, ale zarazem ja je spełniam dzięki temu, że od Boga otrzymuję istnienie. To jest takie bardzo zamknięte środowisko, z którego bardzo... Otóż podobnie jest z naszymi czynami, które nas otwierają na życie wieczne. Są to moje czyny. Nie obchodzisz urodzin, ale ja je spełniam wewnątrz Bożego daru łaski. W niektórych czytelnicach można przeczytać o tym, że kobieta może być winna gwałtu. Jeśli się wyrywa broni, robi wszystko, żeby do tego nie doszło, to okej, okay, jest niewinna. Ale jeśli nie wyrywa, albo się nie wyrywa, to wtedy to jest jej wina i ona sama tego chciała. Chciałabym zdawać się, że rodzica odmawia jakąś pozycję dziecku i tak wiara. Dziecko umiera. Z jednej strony jest to łaską, wiara jest aktem ludzkim. W Polsce jest około 120 tysięcy świadków Jehowy. Przez większość swojego życia byłaś jedną z nich. Jak wygląda życie świadka Jehowy? Życie świadka Jehowy to tak naprawdę są cały czas jakieś wyrzeczenia. Świadek Jehowy musi się stosować do tego, co mówi Biblia w każdym aspekcie swojego życia tak naprawdę. Kiedyś usłyszałam taką rzecz, że dla świadka Jehowy Biblia jest instrukcją obsługi człowieka. Się nie liczą żadne inne rzeczy, tylko moralność, logika, czy po prostu bycie miłym. Ma być tak, jak mówi Biblia.
nigdy nie będę się bał. Praktycznie to wygląda tak, że ktoś pójdzie ze znajomymi do kina, bo oni są ze świata, a poza tym w filmie, na którym przedstawili, jest przemoc moralna, czy wolna. Mam każdego dnia, wierzę, że zawsze chcę stać. Ludzie ze świata to są osoby, które nie są szczepione, nie odbierze mi jej. Kury przenosi, ja cię przemyślałem. A my jesteśmy świadkami jego. Ignacy, nie powinno być wycia, to przemyślenie. Najważniejszym obowiązkiem to jest głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym, czyli kolokwialnie mówiąc chodzenie po domach i stanie z wózkami. To musi robić każdy świadek Jehowy. Tak naprawdę tych obowiązków więcej chyba nie ma, bardziej są zakazy. Tak jak mówiłam wcześniej, właśnie to stosowanie się do życia w życiu, do każdego aspektu biedni. I takie wyrzeczenia na co dzień, albo takie nienaturalne zachowania. Na przykład nie powiesz komuś na zdrowie, jak on kichnie, bo to jest jakiś tam przesąd i no i nie można po prostu. Nie obchodzisz urodzin, nie obchodzisz żadnych świąt Bożego Narodzenia, ani Dnia Matki. No, nie wolno oglądać nic, co jest jakby szatańskie. Te programy telewizyjne, czy książki, czy piosenki, w których jest właśnie magia, niemoralność, przemoc. Coś, co nie jest biblijne i to nie jest pochwalane. Świadkowie Jehowy nie mogą także uczestniczyć w wyborach. Tak, nie mogą. Dlatego, że oni są neutralni pod tym względem. Oni zagłosowali na Królestwo Boże, rząd Boży, który będzie panował po Armagedonie. No i nie głosują w wyborach dlatego. W jakim wieku przyjęłaś chrzest? Miałam 11 lat. Była twoja decyzja? Jak to wyglądało? No nie chci się niemowląt, dlatego że to musi być świadoma, dojrzała decyzja każdego człowieka, bo podejmuje się ją raz na całe życie. I żeby rozumieć wszystkie konsekwencje, jakie się z tym wiążą, wszystkie rzeczy, no to trzeba ją podjąć świadomie. Ja miałam 11 lat. To wyszło z ciebie? Byłam wychowywana po prostu w takim środowisku, nie znałam innej rzeczywistości, innego życia, więc no, przyjęłam to, co mi dano. Tak? Jak wyglądał sam chrzest? Chrzest bierze się na zgromadzeniach. To są takie większe zjazdy świadków Jehowy, one się odbywają 3 albo 4 razy do roku. Chrzest bierze się w takim dużym basenie. Stoi człowiek, który chrzci, podchodzi się do niego, osoba, która jest chrzczona, podchodzi. On ją łapie jakoś w ten sposób, tutaj trzyma się ręce, łapie za ręce, przechyla, zanurza całkowicie w wodzie, wynurza, gdzie jest chrzest. Jak sprawdzałaś się w roli świadka Jehowy? Czy byłaś tą osobą? Na początku całkiem nieźle, nawet mnie stawiano za wzór. Witam, nazywam się Katarzyna Pajewski. Od 10 lat jestem dietetykiem na Brookhouse. Chciałabym poruszyć dzisiaj temat alkoholu, jego wpływu na kurację odchudzającą oraz na nasz organizm. Przechodząc na dietę, wiemy o zmianie nawyków żywieniowych. Jednak zapominamy o negatywnym wpływie alkoholu na postępy kuracji odchudzającej. Alkohol jest kaloryczny. Przestała być. Kalorii znajduje się w danej chwili. Ona przestała być, wiesz.